słowotoku nerwowym pana posła Kalety zrozumiałem tylko jedno, że twierdzi on, że CBA, prywatna służba PiSu, rzeczywiście ścigała korupcję. Panie pośle, gdyby tak było, to nie byłoby tak, że dopiero teraz CBA pod nowymi rządami zatrzymał pana byłego waszego wiceministra i byłego kandydata na rzecznika praw obywatelskich Wawrzyka za niewątpliwą aferę wizową. CBA za waszych rządów się zajmowała tym, żeby chronić wasze machlojki. Tyle. Dziękuję bardzo.